I yo, z tej strony Burigie, witam w grze Gothic 2 Noc Kruka. Jest to odcinek kolejny, tam wiecie, tych takich moich gameplay, takich odchodzących od serii tych let's play, takich jak Dead Space 2 czy Towards lub Fallout. Jest to filmy nagrywane ze względu na to, że założenie się z kumplem chcę zrobić super łucznika, kusznika. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, cofam do wcześniejszych części. Jak w jedynce najwięcej powiedziałem o tym zakładzie. Tak, przedstawię wam pokrótce moją postać. Znaczy moje statystyki. 31 poziom, 100 siły, 76 zręczności, many. Strasznie mam dużo many, nie dodawałem jej w ogóle, jeśli chodzi o nauczanie u nauczycieli, a jedynie przez grzyby czy tabliczki kamienne. Widzicie, obrona jest zwiększona, oprócz tego, oprócz tej, która daje nam zbroja, pancerz, to set wojownika, czyli dwa pierścienie i amulet, który daje 40 łącznie. I jak widzicie, broń dwuręczna, prawie mistrz. Właściwie to brakuje mi 4 punktów, 3 dodaje mi moja broń. Ona ma 3% więcej do premii do walki broń wręczną i na mistrz kusza. I tak kuszę się wymaksować i broń wręczną też. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie. Dzięki za hajs, głównie za kradę do doświadczenia. Czy nie jest was tutaj... Już nie. Sengrad, gdy to się stało, jego kusza... Widzieliśmy, jak jeden z ork... Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc. W stronę... Chroni... Sengrata wiem, gdzie nawet znaleźć, ale na razie on jest dla mnie nieważny, ponieważ będę się starał kierować w stronę Gestacha. Jest to myśliwy, niedaleko wejścia do twierdzy, właściwie to bliżej nad wulkanu. Chcę do niego się dostać, ponieważ on uczy pozyskiwania krwi. Czemu ja walczę na mistrza? Fak? Jestem wojownikiem 59%, dokładnie. No czemu walczy na mistrza? Czy może mi to pokazuje bez bonusu? A bonus mam i po prostu mi tego nie pokazuje. No cóż, nie obrażę się, bo walka jest o dużo bardziej dynamiczna niż na wojowniku i o dużo łatwiej eliminuje się kolejnych przeciwników. Nic tu nie ma. Właśnie zauważyłem pewny bug, chyba to jest bug. Mianowicie u Engora, czyli kwatermistrza w zamku, można kupować bełty do kuszy. Po czym jak wyjdziemy z sklepu i wejdziemy do tego sklepu ponownie, to on ma z powrotem 200 bełtów u siebie i się zaopatrzyłem 1800. Chociaż już od pewnego czasu cierpiałem na mały zapas tych bełtów. Więc na pewno się przyda. Na razie nie będę wybijać tych elit, poczekam na średni pancerz lub na ciężki. Mówię, kierujemy się do Gestacha. Jak widzicie, wokół tego zamku jest multum orków. Sądzę, że będzie około 100 czy 200. Obiecuję wam, że zlikwiduję ich wszystkich. Dla mnie naprawdę duży poziom, żeby ten kusznik był naprawdę potężny. Muszę wygrać zakład, bo w końcu kolawka jest stawką, a każdy wie, że kolawka jest najlepszą rzeczą na świecie. Zaraz o pierogach. Okej. Okay. Mamy tyle obrony, że przeciwnicy naprawdę zsąpały. Oj, wbiłem poziom, właśnie na tym mi zależało, ponieważ ja chcę się nauczyć tego pozyskiwania krwi. Ja miałem tylko jeden punkt nauki przy sobie. Wydaje mi się, że pozyskiwanie krwi, nauka, to przynajmniej 3 punkty, 2 albo 3 punkty nauki kosztuje. Nauka tego. Dobra, oni tutaj walczą z cieniostworem. Ja na razie stanę po stronie cieniostwora, a potem zajmę się orkami. Nie udało się ratować cieniostwora, nie powiem, żeby zależało mi na ratowaniu go. Ale to jest mniej doświadczenia dla mnie. Chciałem wybić orków, a potem zrobić jeszcze doświadczenia za cieniostwora. Okej, panowie. Kolejnych 2 orków na świecie mniej. Nie ma czego plądrować. Coś sprawdzić. Teraz mam 56, więc czemu ja walczę na mistrza z tą bronią? Niczego tu nie znajdę. Na mistrzu, znaczy na mistrza. Walczę tak, jak powinien walczyć mistrz, tak? Czyli ten styl walki. Ja mam 59%.
Tak powinien walczyć dopiero 60%, chyba że znalazłem kolejny bug, o którym nie wiedziałem. Tak. Zwierzęta giną od kuszy naprawdę niesamowicie łatwo. Orkowie czy ludzie, z tym mam większy problem, ponieważ oni są jednak uzbrojeni, ale zwierzęta mają nikłą zawsze obronę na strzały lub właśnie pociski. Okej. Okay. Teraz to pomogę cieniostworowi znowu. A potem zajmę się właśnie tym cieniostworem. Mógłbym broni strzelać z kuszy, bo naprawdę wchodziłyby ciosy niesamowite, ale jak widzicie, opuszczę. Teraz widzicie smoczy zębacz. To jest jedyny potwór, który tak naprawdę może mi zagrozić. Wow, jestem martwy. Mam jakieś szanse, żeby uciec? Nikła nie mam. Nie żyję. Czy ja zapisywałem grę? Nie zapisywałem grę, na pewno mówiąc, nie? Tak, nie zapisywałem. Cholera. Zbyt pewnie się poczułem. No naprawdę, smocze zębacze to jest siła, moc i nie wiadomo co jeszcze. Okej, tym razem na razie prosto do Gestacha, nie będę zbaczał z kursu, potem ja po prostu powybijam wszystko w tych lasach. Najpierw muszę się naprawdę... Krew smoków jest mi potrzebna do robienia potem lepszych broni. Czyli tak, na bronie ciężkie, na przykład ciężkie magiczne ostrze bojowe, czy magiczne ostrze na smoki, lub ciężkie magiczne ostrze na smoki, do tych wszystkich broni potrzebne jest kilka fiolek krwi. Nieduża i nie chcę zrobić sobie na ciężkiego magicznego ostrza na smoki, chcę ciężkie magiczne ostrze bojowe, ponieważ jest to broń dwuręczna, która moim zdaniem wygląda najlepiej ze wszystkich broni w grze. Mam smoczą zgubę przy sobie, smoczą zgubę chyba sprzedam, no chyba że w przyszłości dał tyle siły. Uczyć się siły będę tylko do momentu, kiedy będę mógł założyć najlepszą kuszę w grze i właśnie ciężkie magiczne ostrze bojowe. Jeśli nie zdobędę w inny sposób siły na smoczą zgubę, to nie będę jej nosić, tak samo jak toporu berserkera. Jestem w końcu kusznikiem. Widzę, wiem, że więcej walczę na razie z mieczem, ale jest po prostu szybciej. Na razie jeszcze kusza nie jest taka silna. Musiałbym mieć o dużo więcej zręczności i wtedy kusza naprawdę by omniła wszystko. Najpierw warg. Teraz znowu. Zatem mi ta walka jakoś lepiej poszła. Teraz byłem na skraju śmierci. Jeden ork naprawdę jeden ork nie jest w stanie mi zagrozić. Umiem tak walczyć z orkami, że jeden ork nie jest w stanie mi nawet trafić. Mi się naprawdę, a zresztą wam chyba pokażę nawet. Żeby szybciej, żeby nie przedłużać, to po prostu leczę się po nią życia. Dobra, jeden jest. No i chodź mistrzu. Ani razu mnie nie trafi, to mogę wam obiecać. Nie! A, było blisko, dobra, ale nie trafił. W pewnym momencie popełniłem jeden błąd, no, mogłem go dobić, ale nie trafiłem mieczem, nie skręciłem, nie zrobiłem obrotu kamery wystarczającego, żeby bez jego trafił tym ciosem. Po drodze do Gestacha jest naprawdę dużo orków, nie będę wybierać wszystkich, ponieważ nie wiem na razie, jest Elita, jest i też Senegra, tam są jego zwłoki, to idziemy zabić tych orków, przy okazji wykonamy kolejnego questa. Znaczy zbliżymy się do wykonania, bo wykonanie to nie jest jak w Gothicu 3 zrobienia tego, czego się chce, tylko najpierw trzeba jeszcze temu komuś powiedzieć o tym, że go zrobiliśmy. Gothic 3 został tak dziwnie zrobiony, że możemy wykonać questa, zanim jeszcze go weźmiemy i to jest zrozumiałe. Ale gdybyśmy potem mogli, gdyby potem jeszcze trzeba powiedzieć komuś, że zrobiliśmy tego questa,
to byłoby fajnie, a tam dostajemy, idziemy sobie mapą, zabijemy jakiegoś, nie wiem, szalonego rozpruwacza, to na taką nazwę dałem, tylko dla przykładu. Wyświetli nam się 5000 doświadczenia plus, reputacja w takiej frakcji plus 15, wykonany quest zabij szalonego rozpruwacza. W gotiku trzecim, jeśli zabijemy wszystkie możliwe potwory na mapie, i wszystkich ludzi na mapie, to prawdopodobnie będziemy mieli około 80 reputacji w każdej frakcji. Naprawdę, questy tam nie trzeba nawet tam gadać z NPC-tami, czy zapoznawać się z fabułą, żeby mieć dużą reputację. Jo. Zobaczymy jak ta Lita. Lita jest już naprawdę przeciwnikiem bardzo silnym. Pojedynczy nie powinien mieć ze mną szans, ale i tak będę raczej uważał. Tylko bielicy mają bardzo fajne bronie. Na nas oczywiście to będzie broń dwuręczna, ale wygląda przekozacko. Jestem pewny, że elity walczą trochę szybciej niż wojownicy, bo może sobie radza. Zresztą nadal jest ale. No, jeśli już nie mówię o tym, że ma na pewno więcej obrony i punktów trafień. Dobra, jest Senegrad. Wow. Asmocy, premia do siły, duża premia do siły. Czy mi się opłaca go nosić? To jest pytanie. Jaki ja noszę pas? Ja noszę pas ochrony. Wiecie co, chyba jednak wezmę pas mocy. Pozwolę sobie uzbroić runę mocy. Nie. Topór porwarzyńcy? Nie, bojowy. Orkowy miecz wojenny, właśnie, 120 sił już wymaga. Ma tylko 100 obrażeń, ale wygląda fajnie. A, i on nie teraz jest tą bronią, nie będę walczyć na mistrza, o co chodzi? Nie rozumiem. Czy od 50 się walczy na mistrza? Nie, coś się zbugowało mocno. No cóż, ja się w sumie nie obrażę, ale jest to trochę dziwne. No, walczę na mistrza, dziwne. Zapiszę grę, żeby potem nie żałować, że tego nie zrobiłem. Lubię ten topór, fajnie wygląda. Co chyba najfajniej wygląda ten topór w grze nawet. Lepsza broń w grze to jest... Topór Berserkera, dobrze mówię? Nie, jakoś inaczej się chyba nazywa. Kurczę, nie pamiętam teraz nawet. Wow, ja umieram. Okej. Okay. Nawet nie patrzyłem na stan zdrowia. Ominiemy w razie orków, ponieważ jak widzisz, asemam nikłe. Najlepsza broń w grze to chyba topór Berserkera, dobrze mówię. On tak średnio wygląda, ten wygląda o dużo lepiej, tyle wam powiem. Jest oczywiście mniejszy ten, ale tam... Tylko na to patrzę. Manewr taktyczny, czyli biegniemy na hamo i staramy się nie zatrapić. Najlepiej biegać zygzakami, ponieważ orkowie wtedy sami na siebie wpadają, blokując się i... Bo jak szybciej rezygnują po prostu z gonienia nas i nas na pewno nie trafią. Widzę kilka fajnych rzeczy, ale dokładnie pójdę dopiero jak wybiję tych orków stąd. Zbliżamy się już do Gestacha, przy okazji zbliżamy się do Zgorna. W otwartym rozdziale on siedzi właśnie obok Gestacha. Na szczęście orkowie nie należą do tych najinteligentniejszych przeciwników. W sumie tych dwóch to ponad pozabijam. 10 siły więcej, ale jak widzicie, obrażenia naprawdę wzrosły mocno. Ale wydaje mi się, że 7 obrony mniej, a obrażenia ich też mocno wzrosły. Okej, kolejny martwy ork. Nic niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować.
Wesley to jest taka postać, że całe armie przed nim się uginają. Dobra. Smoczy jaszczep. Ła, ognisty jaszczep to jest też jeden z tych przeciwników, który może nas jeszcze pokonać. Jest naprawdę silny. Jest im gestach. Tak, z tobą chciałem go znaleźć. Hej! Możesz mnie oprawiać smoki. Potrafisz oprawiać smoki. Jasne. No, co chcesz wiedzieć? Usuń smocze łuski. To jest jeszcze ważne. Smocze łuski są naprawdę trudne do wyrwania. No, co chcesz? Krew najłatwiej spuścisz, przecinając brzuch lub... Ja nie wiem, skąd on się nauczył oprawiać smoki, skoro pierwsze smoki pojawiły się teraz od kilkuset lat i akurat na razie nie słyszałem, żeby jakiś zginął. Przynajmniej póki ja się nie zabiorę z zabijania ich, więc... Dziomuś ma niesamowitą wiedzę. No, ale okej. Ktoś chyba musiał nas po prostu tego nauczyć. Dobrze, i teraz już mogę z czystym sumieniem wrócić do zamku. Tak. Teleport. Najpierw porozmawiam z Udarem. Udar. To rzeczywiście prawda. O tym, że znalazłem Senegrata. I raczej już znaczy nie pogada z nami. Hej, ty! Czy już, gdy to widzi. Znalazłem Senegrata. Skosowany. Naprawdę? Nie żyje. Musiał odzyskać swoją kuszę. Przeklęty głupiec. Wszyscy zginiemy. Ten optymizm. Dobrze. Zręczność. Na razie będę zostawiać chyba doświadczenie na zręczność lub na momenty strzelania 160 tylko? Oj, to mi się wydaje, że nawet będę mógł w stanie założyć tą smoczą skórę do tego czasu. Dobra, pokaż mi co ty masz, bo ty masz jakieś rzeczy na sprzedaży. Trudna. Nie sądzę. Spróbuję go okraść, bo nawet jak nas zaatakuje, to wypadnie nie będą się do tego mieszali. Przynajmniej nie będą się mieszali po jego stronie, a jak już to po mojej. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Czekaj tylko, ty śmierdzący złodzieju. Obok. Przecież Jan jest po naszej stronie? Tak. Oj, sorry, Janek. Okej. Wow, ale aż tak to się... No, trochę się zapędziłeś, chłopie. Sam by na to nie wpadł. Dzięki za złoto! 4550, ja nie pamiętam ile będzie chciał od nas Jan za zrobienie nam średniego pancerza. Nie, to już nic. Mam nadzieję, że nie za dużo. Znaczy jeszcze na pewno zarobię hajsu i to na pewno nie mało. Ale nie pamiętam dokładnie ile, mam takie niemiłe przeczucie, że to było 12 tysięcy, a chyba trochę przegięcie jak za pancerz, skoro teraz... Najdroższy kosztował 2. Za 500. To byłby duży przeskok, jeśli chodzi o cenę. Porozmawiajmy z Parsivalem. On dam nazwę C. Znaczy Orik albo Parsival, nie pamiętam który dokładnie. Spróbujmy Parsivala. Chwila! Czysta. Należysz do tych szumów. Naprawdę, spodziewałem się po tobie. Gdyby to zależało ode mnie, wywaliłbym ich. Dokładnie. Ale oni, w przeciwieństwie do Lorda Hagena, są tutaj. Inos. Diabelsko trudna, to jeszcze nie dla mnie. Czyli Orik. Orik da nam zlecenie na zabicie Hoszpaka. Jest to trudny quest, ale... Doświadczenie to jest to, czego pragnę. Czy mogę... Wydaje mi się, że jest jednak pewna sprawa. Planujemy urwać. Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy... A czego oczekujecie? Musisz go... To chyba jakiś żart. Chcesz nam pomóc, prawda? Namiot Hoszpaka znajduje się poza linii. Niemal widać go... Miło. Namiot Hoszpaka to niedaleko ścieżki... Dobrze. Co jeszcze? Zajmę się oczywiście zabijaniem smoków. Ale zrobię to już poza kamerą. Teraz chciałem tylko tak pokazać mniej więcej głównie Mateuszowi, bo
to z nim się założyłem, jak tam wygląda moja postać, żeby już wiedział, czuł, że powinien już lecieć do Biedronki, zakupić tam, tą kolabkę. Bo moje statystyki jak na ten rozdział już mówią same za siebie, że do końca gry zostanę tym superpotężnym kusznikiem przeznaczenia. A teraz spróbuję zająć się Hoszpakiem. Tam stroja ma chyba na 3 przyznania demona, prawda? 2, nie no, to 2 sobie zostawię akurat na kamiennego i ognistego smoka, jeśli bym sobie nie radził. I zmierzam w stronę Hoszpaka. Zapiszę grę. Po drodze będzie mnóstwo orków, a przy samym Hoszpaku jeszcze więcej. Tym razem pobawię się trochę kuszą. Ja nie wiem, czy nie mogę założyć. O, dwóch elit. Inaczej dobrze wiem. Jest to miejsce neutralne, do którego orkowie nie mają wstępu. O, dokładnie. Tutaj będę harasować kuszę. Jest to wykorzystanie długa, ale no cóż. Jest to też logiczne myślenie. I łącznie za 3 orków to będzie 1200... 3350 doświadczenia, to już jest bardzo ładnie. Orkowie elici, orkowie elity są naprawdę silnymi przeciwnikami, ale tyle doświadczenia dostajemy za nich, to jest, rekompensuje wszystkie męczarnie, jakie możemy przejść w walce z nimi. Niczego tu nie znajdę. Zbieram też skóry, ponieważ dopiero w trzecim rozdziale, ale jednak postanowiłem, że zostanę czeladnikiem u Bospera i sprzedaję mu te skóry. Jest naprawdę opłacalna rzecz. Za pierwszy raz, kiedy mu oddałem skóry, czyli właśnie w trzecim rozdziale, na jeden raz dostałem od niego 3000. Na 2 skóry trolla, 13 cieniosporów, wargów to już nawet nie wspominam, chyba z 50 kilka. Wilków to miałem około 70. Niestety czarnego trolla skórę sprzedałem wcześniej. Dla Raula u najemników za 5 stówek, tak było dość opłacalne, właściwie to było opłacalne 100%, ponieważ u Bospera byśmy dostali dokładnie to samo. Elita za mną czy zwykły? Bo nie chciałbym mieć za plecami elity, dobra, zwykły. Ja zaraz sprawdzę, czy ja przypadkiem... Fak, dużo was. Trzeba przepratkę, nie mogę założyć teraz lepszej kuszy z tym pasem. Ale wydaje mi się, że tak 120 siły będzie wymagało. Ej, nie, jestem martwy. Jeszcze się zablokowałem, super. Ech. O Boże. Dobra, przynajmniej zapisałem już po pokonaniu. Nie zapisałem po pokonaniu, tylko przed pokonaniem, super. Ja mam jakieś perspektywne odgłodzenie was szybciej jakimś silnym zaklęciem. Zobaczę. No nie mam. Czyli znowu tak samo. Co jest? Ej, typie. Co jest? Mój Boże. Nie, ominę ich. Ominę ich, nie będę się z nimi bawić. Wbijam ich już wszystkich poza kamerą. Nie ma sensu. Lecę na Hoszpaka. Boże, trzy elity, to jest taka siła. Wydaje mi się, że 3 elity są bardziej wymagające od smoka. Z wami też jakoś nie chcę, nie uśmiecha mi się walka, ale dobra, jak już mnie zmusicie, to was tylko wybiją. Pamiętam sobie, jak byłem mały, to zawsze grałem w Gothica na kodach. Nie zawsze nawet chodziło mi o, żeby przejść tą grę, tylko żeby bawiłem się tym, tak? Bawiłem się w kody, zabijałem wszystko, co się rusza. Przyzwałem trolle kodami w miastach. Taka zabawa, typowa. Kreatywna, mniej.
Nie wyobrażałem sobie przejścia Gothica na bez kodów, ponieważ wydawało mi się, że orkowie są zbyt silni, poszukiwacze też, w ogóle wszystko jest zbyt silne. Tam jakoś w wieku gimnazjalnym, czy nawet 6 klasa, zacząłem tak bardziej się bawić tego, znaczy bardziej tak na poważnie grać tą grę i od tego momentu już naprawdę. Gothic chociaż z grą trudno, to po tym 50 razie nie sprawia większych problemów. Jeśli oczywiście się skupię, jak jestem na nagrywaniu, to ginę dość często nawet. No, za kamerą mogę żyć bez save'a naprawdę 4 godziny. I to nie tak, że wiecie, unikam wszystkiego, tylko staram się wszystko powybijać, tylko wtedy myślę bardziej strategicznie. Nie sztacham się na 3 elity, tylko staram się po jednym wyławiać z tłumu. Powiedziałem, nie sztacham się, prawda? Co to w ogóle znaczy? Nie porywam się. No załóżmy, że wymyśliłem synonim do słowa, nie porywam się. Na 3 elity. Dobrze, Hoszpaku. Najpierw zajmiemy się orkami. Okej. Okej. Jeden z głowy, teraz drugi. Okej. Ork wojownik jest już martwy. Na dwóch. Niczego tu teraz nie ma. Was panowie po smerankuszą. Jakkolwiek to nie brzmi. Właśnie, schowajmy się tutaj. Ojoj, trochę was jest. Ale wydaje mi się, że... O, no, nie chcą walczyć z nami. Miło mi. Nie wiem, czy ten Fraps tak baguje tę grę. Bo jest aż wysyp bugów, tego normalnie nie było. Ja walczę na mistrza mając 50... Ile tam? 56 walki miecze. Hoszpak już daje o sobie... przypominał o swoim istnieniu. Na szczęście orkowie szamani mogą nas poharatać z odległości naprawdę ładnie, ale z bliska wyjmują sobie lekki topór bojowy. A Hoszpak akurat ma średni, tak. Chyba. Tak, dobrze mówię, zaraz sprawdzimy. Ale zwykli szamani na pewno mają lekkie. Tak, ty też masz lekki, nie jest w stanie nas zniszczyć. Hoszpak nie żyje. Nie może moja misja została zakończona sukcesem. Muszę na szczęście wracać do zamku. Niczego tu nie znajdę. W sposób konwencjonalny, tylko deportacja. Okej. Okay. Idę powiedzieć Orikowi, że zadanie zostało wykonane. Spodziewam się, może tak 750 doświadczenia za to. O tym nie mówię. Byłoby miło. Przecież on też nawet jeśli nie to 750, to same zabijanie orków w drodze do Hoszpaka dużo zaexpiłem. A jeszcze dużo expo przede mną, kolonia z naprawdę kwita. Hoszpak nie żyje. 600, Hoszpak ładnie. Nie żyje. 600. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Mam nadzieję, że to wydarzenie... Dobra. Tutaj wam podziękuję. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na... kolejne odcinki z Gothica, jak i na stale pojawiające się odcinki z różnych serii na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej!